Jednej z następnych nocy, po trudach i niewywczasach, zasnęła twardo jak jeszcze nigdy. Chory powstaniec ciągle z gorączki na półprzytomny drzemał w mroku izby. Nawiedzały go sny znikome, pełne potwornych zjaw i koszmarów. Wtem wywał go z tej półprzytomności odgłos końskiego stąpania za ścianami domu. Książę słyszał najwyraźniej, że ktoś do dworu podjechał na koniu. Że się ostrożnie posuwa wzdłuż ścian i że tuż za oknem koń z nogi na nogę przestępuje. Każde ogrude uderzenie kopyta odbijało się w uchu, w mózgu i w duszy. Gorączkowa wyobraźnia stawiała w mroku przed oczy postać ciemnego jeźdźca. Nagle rozległo się ciche kołatanie w szybę palcem ostrożne, a natarczywe. Chory je słyszał, począł budzić pannę Mije, wołać na nią coraz wyraźniej. Gdy wciąż twardo spała, musiał wstać i na swojej obolałej nodze pokusztykać do jej posłania. Dotknął ręką zwieszonej głowy i pociągnął za włosy, żeby obudzić. Ocknęła się przez chwilę, siedziała na pościeli, nie mogąc przyjść do siebie. Szepnął jej nad uchem, że stukają. Pojęła sama i wciąż asłuchiwała. Odrowąż zrozumiał, że musi być chyba coś najgorszego, bo poczęła modlić się z cicha szeptem bolesnym i lękliwym. Przez szczękające zęby. W mgnieniu oka porwała się, wciąż łykając staranne, modlitewne sylaby. Wrzuciła na się ciepłe okrycie, i rękoma febrycznie drżącymi zapaliła świeczkę w latarni. Jak ptak, wionęła do zimnej sali, otwarła drzwi wejściowe i ze zduszonym piskiem na dwór wypadła. Chory wychylił się ze swego łóżka, podpatrując, co się też okaże. I czy trzeba będzie ukrywać swą książęcą mość w stadole? Usłyszał w sieni dworskiej radosny krzyk panienki i po chwili zobaczył przy blasku latarni wniesionej do sali, że jego opiekunka wisi u szyi i kołysze się w ramionach wysokiego, starego człowieka. Pocałunek tych dwojga był niemy i ekstatyczny. Trwał bez końca. Gdy nareszcie przychodzień postawił pannę Miję na ziemi, odrowąż zobaczył jego twarz. Był to człowiek wysoki, z siwymi wąsami, ubrany w kubrak z futrem, w baranią czapkę i wysokie buty. Książę domyślił się, że to jest ojciec. Stary Brenicki, wszystek jeszcze śniegiem, zaspany i w soplach, zlepiających włosy, przypatrywał się córce. Coś do niej czy do siebie szeptał, gładząc ją po głowie ręką, z której nie zdążył ściągnąć prostackiej rękawicy o jednym palcu. Blask latarni padł w głąb sypialnej izdebki. Rzuciwszy tam okiem, starzec dojrzał nagle człowieka w łóżku córki i z głębokim zdumieniem skinął ręką. Panna Salomea zaczęła prędko jednym tchem rozpowiadać historię rannego, przybycie po bitwie małogowskiej, wszystkie przejścia i okoliczności, rewizję i jazdę do miasta. Stary Brynicki słuchał posępnie, bez ufności i niecierpliwie. W trakcie tego wywodu wszedł do izby sypialnej. Zdjął czapkę i wzniósłszy wysoko latarnię, z bezwzględnością przypatrywał się rannemu. Ten podźwignął się na łokciu i bezmyślnym uśmiechem witał ojca swojej opiekunki. Gdzież to kolega zostałeś tak poraniony? zapytał starzec. Pod Małogoszczem. To was tam poczciwy rodak dobrowolski z gołubowym i Czengerem macał. Niezbyt wam tam poszło. O nie. I to aż tak ciężkie są rany, że panieńskiego łóżka trzeba było do opatrzenia. Panna Salomea była tyle łaskawa, że mnie tu umieściłabym. Przyszedł. Jakież to są rany. Bo ja, stary, jestem praktyk. Na ranach się od dawna rozumiem. Może uśmierzę te delikatne bóle. Bez pardonu odchylił kołdrę i począł lustrować rany na głowie, pod okiem, na plecach, piersiach i w biodrze. Nie były to jednak oględziny zaradcze, lecz raczej badanie prawdy i istoty zjawiska. Rany nie wzruszyły starego żołnierza. Coś tam półgębkiem radził przykładać, a kuli szukać wciąż, tnąc miejsce naokoło rany nawet samemu, zakonkludował. — A jak tu kolegę zdybają, to nie tylko puszczą z dymem wszystko, co zostało, ale i tobie nie zborgują. Lepiej może na kurację do lasu uskoczyć. Świerczyna wyciąga gorączkę. Błoto jak się na nim śpi, podgaja te tam postrzały. Sama kula prędzej by wypadła, bo ją do ziemi ciągnie. Ja tego samego pragnę, żebym tylko mógł ustać na nogach i chodzić. Brynicki spoczął na sowce i patrzał w tego gościa zaczerwienionymi oczyma. Panna Salomea przysiadła u jego nóg i całowała ręce, nogi. Nawet pasy rzemienne i staraną w śniegach i błotach unurzaną kurtę. Buty mi się o to drą, przemakają do kaduka. No niech mi szczepan szuka tamtej pary. Choć to i podniszczone, aleć będą lepsze, żeby mi je tylko łojem tęgo wysmarował. łojem szepnęła w żalu. Nie ma? Ani odrobiny. No to trudno i tak wciągnę na sucho. Ile to tygodni onuczki te same? Koszul mi dziecko szukaj. Jakie tam są, zabieram. Przewdzieje i hajda. Znowu? No a co, mój mały ptaszku? Boże. Źle nam, ptaszku. Złe przyszły czasy. Gorsze przyjdą. Przecierpimy. Były już jeszcze gorsze. W Sybirze dziecko. To no nic. Uszy do góry. Tyle czasu czekałem, wyglądałem. Tyle samo akuratnie, ptaszku, co i ja za tobą. Jak tu partia pociągnęła w nasze strony, ażem zadygotał. Koło świętej Katarzyny my się trzymali. A powiadają, w samsonowskie lasy pociągniemy. Zboczynimy trochę na Kostomłoty, na Strawczyn. Tam już nie wytrzymał konia między nogi i do ciebie. Wszedł Szczepan. Kazano mu przynieść długie buty. Patrzał w twarz pana Brenickiego, przyglądał mu się, jakby go teraz dopiero zobaczył, choć obok siebie przeżyli na świecie kilkadziesiąt lat. Co ty tak na mnie patrzysz? Rzekł rządca Pilnuj. No ja to pilnuję. Ono i nie było czego. Zawsze jeszcze zostało co nieco. Niedługo, widzę, orać będą na tym placu. Może będą, tylko nie wiadomo jeszcze kto. A ty czekaj. Ja ta czekam. Szkoda, że ostatni. Nie mędrkuj, bo to nie twoja sprawa. Skrzywdziłem cię kiedy? Czy ja ta wiem, kto mnie skrzywdził? Już ci nie. Lepiej mi waży, jak jej ugotuj. Mięsa, kawałek smażonego. Stary kucharz boleśnie westchnął. Kucharz ci, ja kucharz. — Skończy się to, to, to kiedy? — Tylko bez jęków. — Skończy się — rzekł twardo Brynicki. — Państwa nie ma. Wieści też ta, jakiej o nich? — Nic nie wiem. W lesie tylko świerki szumią, a wieści żadnych nie słychać. Brynicki kiwnął palcem na Szczepana i przywołał go blisko do siebie. Oba dwaj poszli do sieni i tam rządca zaczął głośno szeptać kucharzowi do ucha. — Co to za jeden ten? Co tu leży? — co ja tak, głowie? panierka na niego woła, książę. — To mi tam ani śmierdzi, ani pachnie, łabusjaki? Z oczu mu złodziejstwo nie patrzy. — Słuchaj, no. — Wiesz, co ci się chce spytać? — No, wiem. — Więc jak? — Widzi mi się, że jej nie tknął. — Gadaj, psiak, lew, prawdę! — Upilnuje to dziewuchy, skoro by się namówiły? Albo... Jakby ją ciągnęło do takiego, to kto poradzi? Ani mi się widzi tak, jakby nie było nic. Przecie leży jak pień. A ciężka jucha, jak go nieść do stadoły, nikiej ten ogier. Książę, co psy wiąże. Szczepan, hmm? pilnuj mi tego dziecka. Wyjęczał w głuche ucho kucharza starżąca. Już ja ta i bez prośbów mam oko na ten interes. Skoro by sama dopust Boży, ale jakbyś wypatrzył, że ją na siłę albo sz, sztuką chce brać. Ostatni kołek z płota wywlecz i pal po łbie. Nie pytaj. Tak jakbyś moją ręką prał. — No. Wrócili do zimnej stancji i Tu Brynicki przebrał się z rozkoszą w czystą bieliznę. Wdział nowe buty. Szczepan ugotował i przeniósł swej wiekuistej kaszy. Postawił dużą miskę w pokoiku rannego i rozdał drewniane łyżki. Sam się odsunął, ale Brynicki wetknął mu łyżkę w rękę i kazał jeść po społu. Stary Kuchta zawstydził się i wymawiał. Cóż ta znowu i za prawo z państwem wieczerzać? Jeszcze takiej sztuki jak świat światem nie było. Poprawdzie za pan brat świnia z pastuchem. Przecież przykucnął obok stolika, na którym miska stała, i zaczął uroczyście, skromnie, jakby z nabożeństwem pojadać kolejką za państwem. Sięgnął ze swego łóżka do miski chory książę. Po wieczerzy Brynicki przyłożył się do snu na kanapce w sypialni rannego. U wezgłowia klękła panna Mija. Starzec objął jedynaczkę ramieniem. Zadrzemali, szeptali, milkli i znowu ciągnęli opowieść o dniach i nocach. Przeplatały się rady, wskazówki, prośby. Modlili się wraz, cicho, z głębi. Stary żołnierz napomykał o marszach, odstąpieniach, nocnych legowiskach, klęskach. Wymieniał miejsca szczodrze, pomaczone krwią. Wąchoc, Suchedniów, Święty Krzyż i znów to samo. Książę przysłuchiwał się jego powieści i dorzucał szczegóły o swoim oddziale. Szeptali tak po ciemku przez noc. Miało się podświtanie, kiedy stary pan przywołał Szczepana i kazał mu podać konia, który się pasł w stodole. Objął córkę, przytulił do serca w bolesnym, wieczystym pocałunku. Polecił jej wynieść na dwór i przytroczyć do siodła różne węzełki i drobiazgi. Gdy odeszła, wyciągnął rękę do chorego i uścisnął jego dłoń. – No, kolego, na mnie czas. Życzę zdrowia i daj Boże spotkać się w wolności. – Daj, panie Boże. A pozdrowiejesz? Dziecku mojemu pomóż, porać obroń. Książę skinął ręką. A jeśli by się skrzywdził? Jęknął starzec. Strzeż się, bo cię dopadnę. Żywy czy umarły? Z tym słowem znikł za drzwiami. Słychać było cichy płacz dziewczęcy, potem głuchy, równy tentent. Nad wieczorem pewnego marcowego dnia stanęła przed gankiem w Niezdołach parokonna bryczka i wysiadło z niej dwóch podróżnych. Jeden z nich był w wieku lat mniej więcej pięćdziesięciu, drugi młodszy. Starszy miał dużą, skuszoną torbę przewieszoną przez ramię, a ubrany był jak podróżujący kupiec albo rękodzielnik. Młodszy był w cienkich butach i miejskim odzieniu, a wyglądał przy swym towarzyszu jak pomocnik czy sekretarz. Bryczka, skoro tylko ci dwaj panowie stanęli na ganku, momentalnie odjechała. Nikt nie spostrzegł, z jakiego była dworu. Przybysze weszli do domu, a nie spotkawszy w progu nikogo, zasiedli przy stole w pierwszym obszernym salonie. Wszystko to stało się tak prędko, że mieszkańcy dworu w niezdołach nie zdążyli ani zabezpieczyć rannego, ani przywitać i zabawić przybyszów. Dopiero po chwili panna Salomea do nich wyszła. Goście oznajmili, skłoniwszy się uprzejmie, że proszą o nocleg, posiłek i konie na zajutrz do jednej z sąsiednich miejscowości. Młoda gospodyni oświadczyła, że koni tu wcale nie ma, a o posiłek trudno, gdyż dom jest zupełnie ogołocony ze wszystkiego. Może im dać tylko nocleg, to znaczy niewyszukaną pościel, na kanapie i sofie, które były w tymże pokoju. Przyjezdni skłonili się znowu i z delikatnością rozpotywali o stan rzeczy. Przyzwyczajona do grubiaństw, gruźb, napastowania, a nawet szarpaniny i podniesionych kułaków, zdziwiła się tej względności. Ujęta nią zaznaczyła, że może ich poczęstować jedną tylko potrawą, codzienną kaszą, przejadającą się, a która przecież również jest na wyczerpaniu. Dwaj rozpytywali wciąż o wszystko, imiona i nazwiska gospodarstwa i osób przytomnych w domu, o szczegóły rozgrabienia dobytku, spalone budynki, stosunek do chłopów i służby, o przemarsze stron walczących, noclegi, postoje, sposób zachowywania się wojsk i rodaków. Starszy z tych ludzi bardzo przypadł do serca panny Salomei. Oczy miał siwe, głębokie, szczere, wyraz mądre, a czujne. Pomimo wielkiego znużenia, które się malowało na twarzy, gęste, krótko strzyżone włosy już mu z zlekka siwiały. Wyniosły, kościsty, mocno zbudowany, naprzód nieco pochyły, był niewymownie jakoś bliski, ni to ojciec, ni brat. Gdy na pytanie, kto jest w tym dworze, wyjaśniła, że siedzi tu sama jedna ze starym kucharzem, zastanowił się i rozmyślał. Cechował go jednak spokój, który się niczemu nie dziwi i niczym nie przeraża. Tylko oczy jego stały się jeszcze uważniejsze, lepsze i jeszcze bardziej przychylne. Drugi z przybyszów był znacznie surowszy i mniej cierpliwy. Spoglądał na sprzęty i w oczy rozmówczyni nieufnie, aczkolwiek milczał i zgadzał się na wszystko. Pierwszy długo nie przestawał informować się o najrozmaitsze szczegóły, tak długo że panna Brenicka, nauczona przez ojca ostrożności i powściągliwości w udzielaniu jakichkolwiek informacji osobom nieznajomym, Zaczęła stosować tę właśnie metodę. Starszy z podróżnych zdawał się to rozumieć i oceniać, a nawet pochwalać taką wstrzemięźliwość. Sam dopytywał się inaczej. Pod pretekstem konieczności wydania zarządzeń, co do pościeli, panna Salomea odeszła z dużego pokoju, oświetlanego przez latarnie do ciemnej sypialni, gdzie leżał ranny. Drzwi zostały otwarte. Odrowąż przywołał ją, najcichszym szeptem. Nachylił jej głowę do swych ust i niemal bezgłośnie, samym ruchem warg, wymówił do ucha. Ten wysoki starszy pan, co stoi w pierwszym pokoju, to główna figura. Komisarz Rządu Narodowego. Nazywa się Hubert Olbromski. Panna Salomea obejrzała się i zobaczyła w świetle latarni profil tego człowieka. Trzymał znużoną głowę na ręce opartej o stół. I uważnie słuchał tego, co mu szeptem wykładał młodszy. A ten drugi? Spytała. Tego nie znam z nazwiska, ale twarz gdzieś widziałem. I to jakiś figurant. Starszy, bardzo miły. To potężny człowiek. Pan go zna? Z twarzy i działalności bardzo dobrze. Widywałem go w Paryżu. Cóż on tam robił? Organizował. Jeździł jako emisariusz. Szeptali jak najciszej, a jednak ta ich gawenda zwróciła uwagę dwóch gości. Obydwaj zamilkli i pilnie patrzyli w ciemność. Po pewnym czasie młodszy ujął latarnię i szybko skierował się we drzwi mrocznej bokówki. Zaświeciwszy, ujrzeli chorego. Młodszy miał w ręku podniesiony pistolet. Kto to jest? spytał ostro. Jestem powstaniec nazwiskiem Józef Odrowąż. Z jakiego dowództwa? Zjazdy pod naczelnikiem Langiewiczem. Co to waszmość robisz? Zostałem ranny. W bitwie pod Małogoszczem. Leczę się za łaskawym pozwoleniem tej panienki. Olbromski i jego towarzysz surowymi oczyma patrzyli w twarz księcia. Zapytywali go kolejno o szereg rozmaitych szczegółów i stwierdziwszy, że mówił prawdę, coś między sobą mruknęli i wrócili do pierwszego salonu. Nie czekając na zapowiedzianą kaszę, wydostali z kieszeni płaszcza flaszkę gorzałki, chleb, suchą wędlinę i pożywali te zapasy. Jednocześnie zanieśli prośbę do młodej gospodyni, żeby im przyniosła atramentu i pióra. Z mozołem odnalazła wśród rupieci te zarzucone przybory i podała. Obydwaj zaczęli coś pisać. Starszy dyktował z głębokim namysłem i skupioną uwagą. Młodszy pisał. Później ów sekretarz Odczytywał dyktando, a Olbromski czynił adnotacje i uwagi. Skończywszy w tym, przeglądali poszczególne papiery, jakieś wykazy czy sprawozdania, coś wykreślali na składanych mapach, wymierzali cyrklem i kreślili w długich rejestrach. Oczy ich były w tę robotę wlepione, rysy stały się ostre i surowe, twarze wyrażały przejęcie do cna i do ostatka. Skończywszy swoją robotę. Obejrzeli starannie drzwi i okna. Młodszy wziął ze sobą latarnię i wyszedł, ażeby zlustrować cały dom. Wyjście na tyły dworskie, skąd można było uciec w ogród. Hubert Olbromski siedział w wielkiej izbie. Zapalił świecę woskową, którą miał w torbie, i podparłszy na ręku głowę, czytał jakiś papier. Weszła panna Brynicka, żeby ułożyć na posłaniach cieplejsze okrycia. Olbromski zagadnął ją. Przepraszam, że panią zapytam o jeden szczegół. Pani wymieniła swe nazwisko. Brynicka, nieprawdaż? Tak jest. A czy też w rodzinie pani nie było krewniaka, żołnierza z rewolucji? Mój ojciec służył wojskowo w rewolucji. Wysoki, tęgi, z sumiastym wąsem, twarz pociągła, małomówny, nazywał się Antoni. Mojemu ojcu Antoni na imię. Olbromski uśmiechnął się, oczy zaszły mu mgłą. Mówił jakby o rzeczy nieważnej, przygodnej. Widzi pani, gdy byłem małym chłopcem, miałem dziesięć lat. Przed tamtą rewolucją aresztowali mojego ojca. Rafał mu było na imię. Za dawne, dawne sprawy z Machnickim. Byłem w szkołach i sam na świecie, sam w mieście, które mi wtedy wydawało się wielkie jak świat. W tym samym miejscu, gdziem na kwaterze mieszkał. Były koszary strzelców konnych. Zaznajomiłem się z jednym wojskowym nazwiskiem Brynicki Antoni. Przychodził do mnie na pociechę, że to mój ojciec zamknięty był w dalekiej twierdzy. Brał mnie ten wojskowy ze sobą do koszar, sadzał na swym koniu i na innych, których tylko zapragnąłem. Pokazywał mi na pociechę rynsztunek wojenny, pałasze, karabinki, kule i proch, ładownice siodła, uzdy i ostrogiń. Nosił mnie na ręku i nie spuszczał z kolan, opowiadał mi śliczne wojskowe historie tyle lat gdzie to człowiek nie był czego nie widział po świecie, a każde jego słowo jak żywe gdzie teraz jest ojciec pani w partii olbromski przytwierdził skinieniem głowy, spytał się dowodzi może jakim oddziałkiem jakie ma przezwisko? tatko jest za prostego powstańca. Skinął głową. Uśmiechnął się do panienki. — A pański ojciec gdzie? — zagadnęła ośmielona jego dobrotliwym wyrazem oczu. — Mojego ojca dawnymi laty wrześ galicyjską. Podjudzeni chłopi okrutnie zamordowali pod wsiąstokłosy nad Wisłoką. Piłą go żywego przerżnęli w pół, gdy przyszedł w tamte strony z dalekiej Francji bić się ostatni raz o wolność. A ja sam musiałem na to zdarzenie synowskimi oczami patrzeć. Taka to jest tragedia polskiej szlachty. Uśmiechnął się swym mądrym, żałosnym uśmiechem. Odwrócił na chwilę głowę, rzekł jeszcze. To pani jest córką Antoniego Brynickiego. Nawet jest w oczach i ustach podobieństwo. Kochaliśmy się z nim onego czasu, choć on był Taki duży żołnierz, hajarzak mały ze szkół wojewódzkich. Wyciągnął rękę, ujął jej dłoń, ścisnął i mówił. Szczęść, ci Boże, panienko, daj ci wszystko dobre. Panna Salomea chciała podziękować za to życzenie, lecz nie wiedziała, jak. Słowa w gardle uwięzły. Podniosła na tego człowieka oczy nieulękłe i surowe. A co? Zapytał. Ja tu sama myślochała. Ojciec był parę dni temu i poszedł znowu. Taki los, taki los, a kto go zrobił? Kto zrobił? Pan! Spojrzał na nią z uwagą i ze spokojem. Czuła, że popełniła nie tylko ogromny nietakt, lecz i okrucieństwo. Nie wiedząc dlaczego i co czyni, zsunęła się z krzesła na ziemię i znalazła się u jego kolan. Chciał ją podnieść, lecz chwyciła go za ręce i zajrzała w samą głąb oczu. Panie! krzyknęła. Słucham. Co wy robicie? A co? To powstanie. Powstanie. Niech mi pan wytłumaczy ze swego rozumu i głębokiego sumienia. Ja jestem prosta i głupia, nie mogę pojąć. Wszystko powiem, wszystko, co tylko wiem. Sumienia swego? Sumienia. Spojrzała mu w oczy i zrozumiała, że prawdę usłyszy. Rzuciła mu w oczy z krzykiem Któż z was ośmieli się mówić, że pobije tych, co tu nocami przychodzą szarpać nas, ludzi bezbronnych. A jeśli nie możecie pobić, to kto z was ośmieli się rozpętać w nich dzicz, co ją ze sobą z okrutnych śniegów w duszach przynieśli? Czy macie w sobie siłę równą ich dziczy, i taką, żeby tamto złe zgniotła? Olbromski milczał, Łukając, oskarżała. — Sołdactwo pali dwory, rannych dobija, na placu bitwy chłopi wiążą powstańców — przerwał jej głosem innym twardym. — Wolicie ich dzicz niż rany i śmierć? Będziecie mieli dzicz za wiecznego pana. — I tak mamy. Choć tyle ran... — Polskie plemie popadło między dwa muńskie koła zagłady, między Niemców i Moskwę. Musi się stać samo muńskim kamieniem albo będzie zmielone na pokarm Niemcom i Moskwie. Nie ma wyboru. — Zbyteczne jest wszelkie o tym słowo. — Jaką mieć wiarę? Czym żyć? — Serce mężne uzbroi w sobie. — I cóż serca mężnego? — jęknęła z rozpaczą. — Nie czas już pytać i odpowiadać. Zbadawszy budynki, ścieżki i zarośla dookoła domu, wrócił do stacji młodszy z przyjezdnych. Panna Salomea wyszła niezwłocznie. Dwaj urzędnicy rozebrali się i broń nabitą mając przy głowiu udali się na spoczynek. Noc była cicha w przedwiośnie. Łagodne tchnienia ciągnęły nad ziemią i zdawały się przenikać izby mieszkalne. Chory był rozdrażniony. Obecność dwóch osób z góry krępowała go, a cierpienia dokuczały tym mocniej. Wił się po łóżku, wzdychając. Z izby sąsiedniej dochodziło od głosy Twardego chrapania dwóch komisarzów Obydwaj spali jak zabici Panna Salomea długo nie mogła usnąć Zmora leżała na jej sercu Tęsknota za ojcem po rozmowie z Olbromskim Dokuczała bardziej niż kiedykolwiek Smutek nieokreślony przejmował duszę Bezprzedmiotowa, nocna trwoga Raz w raz musnęła włosy na ciemieniu Co pewien czas panna Salomea Dźwigała się na swym leżaku, żeby nasłuchiwać. To ciągłe ponocne, na nieprzyjaciół wyczekiwanie wypełniło jej ciało i duszę jadem od razu do ludzi. Musiała wciąż mieć się przed nimi na baczności, czuwać i czyhać na ich podstępne przyjście. Tej nocy trwoga zwiększyła się. Zjawił się niepokój o starszego z przyjezdnych rządowców. Człowiek ten stał się jej bliski od pierwszego wejrzenia. Lękała się, żeby go tutaj nie spotkało coś złego. Pragnęła, żeby ta noc, nieskończenie długa, przeszła i żeby ci dwaj odjechali szczęśliwie w daleką swoją drogę do wolnej ojczyzny. Usiłowała zasnąć sama, lecz żadną miarą nie mogła. Był chwilę, że drżała jak liść. Trwogi uderzały w nią to bicie na gwałt jakichś dzwonów. Nasłuchiwała śmiertelnej męczarni. Wydawało się, że tamten chodzi po domu. Ucho, zasłuchane w ciszę, chwytało szelesty, być może całkowicie nieistniejące. Coś przez sąsiednie izby przeszło, przewiało, coś wzdycha. W głębokiej ciszy coś ostrzega. Skrzypnęły deski starej podłogi, jakiś trzask odległy. Czy to drzwi, zasłym, oblepione pokostem, skrzypnęły? Jest tak jakby ktoś. Potrzebował krzyczeć, a nie mógł wydobyć głosu. Za chwilę poczną bębnić beczki, ciskane spod sufitu na ziemię. Wsparta na bokciu, słuchała. Usnął głęboko nawet ranny powstaniec. Uciszyli się w sennem oniemieniu dwaj przyjezdni panowie. Oczy wlepione w próżnię zdawały się odróżniać lica Dominika. Stoi w rozwartych drzwiach, z ręką na ustach, jakby w sobie samym dusił krzyk. Nie chce krzyczeć a nie może odejść. Powiew zimny ciągnie przez pokój, odgarnia włosy z nad czoła, mrowiem płynie wskroś ciała. Zakryła głowę chustką, oczy włosami i w przerażeniu przypadła do wezgłowia, żeby nie widzieć. Tak niespodziewany zleciał na nią sen i dał szczęśliwe godziny długiego wytchnienia. Zapadła się wszystko, jak gdyby, w niezgłębiony dół ciemności. Przed chwilą oparła na wezgłowiu czoło i nakryła je, żeby nie dojrzeć upiora. Była czarna noc, a oto rozwarte oczy widzą jasny poranek. Biała tafla okna w szarym pokoju. Kanarek podśpiewuje zaranną piosenkę. Cóż to? Huk? Dominik Kadzieciska. Znowu huk? Znowu? Zbawicielu. Otwarła oczy. Przysiadła na posłaniu. Huk znowu. Ocknęła się. Zrozumiała. Walą kulbami we trzy okna frontowe. We drzwi! Porwała się na nogi i zatoczyła ze snu jak pijana. Co robić? Kogo wołać? Wszyscy śpią. Huk rozległ się ze wszystkich stron dworu. Krzyk, który już dobrze znała. Ścinający krew w żyłach, mrożący szpik w kościach. Opieraj! Drzwi od strony kuchni uchyliły się. Wbiegł na palcach Szczepan, blady, trzęsący się, straszny w popłochu. Odtrącił pannę ręką i wskazał powstańca. Sam skoczył do dużego salonu, tam począł szarpać nocnych gości, targał ich oburącz za włosy pięścią, bił w piersi, trząsł u głowy z całej siły. Nareszcie odsucił obydwu. Porwali się, nasłuchiwać. Burzenie we drzwi postawiło ich wreszcie na nogi. Momentalnie wciągnęli spodnie, buty, młodszy zdążył narzucić kurtę, starszy nie mógł swej znaleźć. I widział tylko przez głowę torbę skórzaną, kiedy wyrwano okiennice, rozwalone okno z rumorem i brzękiem wyleciało, a żołnierze jeden przez drugiego poczęli pchać się do sali. Wszystkie wejścia były już obsadzone. Przy wszystkich słychać było łoskot. Szczepan co tchu poprowadził komisarzy na tamtą, dominikową stronę, otworzył drzwi i wypchnął obydwu. Przeskoczywszy dużą salę z beczkami, wbiegli do mniejszej. Z cicha otwierali okno. W tej samej stronie domu było wysokie, podmurowane na pół zwykłego piętra. Gdy rozsunęli okiennicę, zamykającą się od wewnątrz, ujrzeli dwóch żołnierzy, jak podsadzali się właśnie, żeby do okiennej ramy dosięgnąć. Olbromski i jego towarzysz cofnęli się w głąb za framugę muru i uważnie opatrzyli pistolety. Szczepan zostawił ich i wybiegł z powrotem. Obydwoje z panną Salomeą Wynieśli przez małą sionkę rannego księcia na materacu i spuścili do wielkiej kadzi w dawnym salonie. Gdy to zostało dokonane, schronili się obydwoje do pokoju dominika. Ujrzeli tutaj młodszego z nocnych gości, jak się wciąż czaił we framudze okiennej, czyhając na żołnierzy. Nagle w otwartym oknie ukazała się czapka soldata wdzierającego się w otwór towarzysz olbromskiego. Wypalił mu z pistoletu między oczy, przystawiwszy momentalnie lufę do czoła, skoro tylko wychyliło z za futryny. Żołnierz runął na wznak. Drugi strzał powalił na ziemię drugiego dragona. Tymczasem z wnętrza domu słychać było tumult, łoskot i krzyki żołnierzy przetrząsających mieszkanie. Wtargnęli już przez okna i drzwi. Trzeba było uchodzić na świat przed pościgiem. Olbromski i jego kolega. Mając drogę wolną po zwaleniu na ziemię dwóch sołdatów, wychylili się z okna i zaczepieni o futrynę, następnie zsuwając się po chropowatej ścianie, dosięgnęli ziemi. U wejścia na dziedziniec przy zrujnowanej bramie stało uwiązanych około piętnastu koni spieszonych dragonów, którzy dom zdobywali. Koni tych pilnował jeden tylko żołnierz siedzący jeszcze w siodle. Towarzysz Olbromskiego, co sił w nogach, podskoczył wprost do tych koni i żołnierza. Wyrwawszy z zapasa drugi pistolet, z odległości zaledwie paru kroków strzelił, zranił i obezwładnił dozorującego jeźdźca. Wnet jednym susem skoczył na siodło pierwszego z brzegu Rumaka, odwiązał od sztachety wodze, zawrócił koniem na miejscu i, okładając go ze wszech sił po bokach, rzemienie mózdy, jak błyskawica, wypadł za bramę. Olbromski Przesadził płot i chciał iść za przykładem swego sekretarza, ale już nie zdążył. Żołnierze usłyszawszy strzały i zobaczywszy przez okno, co się dzieje, pędzili do koni i odcięli mu do nich drogę. Przeskoczył tedy drugi, rozwalony płot i na oślep pobiegł w dół ogrodem prowadzącym w kierunku rzeki. Panna Salomea, stojąca w oknie, widziała te oba dwa wypadki, które się dokonały z szybkością. Dziesięciokroć większą, niż ich opis wyrazić to może. Uczepiona rękami o futrynę, patrzyła jak młodszy z komisarzów, przebiegł na dragońskim wierzchowcu w tumanie bryzgów błota i tającego śniegu drogę do mostu, most na rzece, wypadł w łąki i gnał płaskimi błoniami coraz bardziej chyżym przedswałem. Schylił się położył na szyi końskiej tak, że go prawie widać nie było. Ogier jego stawał się od najtęższego galopu coraz niższy, coraz dłuższy. Leciał po niskiej ziemi, jakoby dziwaczne ptaszysko. Sześciu dragonów wskok za nim pognało. Błękitne kłębki dymu raz wraz nad nimi pękały. Strzelali do uciekającego bezskutecznie, bo pędził wciąż, pędził ku lasom. Wreszcie znikł. Panna Salomea. Wychyliła się z okna, szukając oczami drugiego, starszego, ale Szczepan oderwał jej palce od okna i nieprzytomną z wrażenia powlókł za sobą. Nie pozwolił również zatrzymać się przy ukrytym powstańcu. Wyszli co tchu przez sień, drzwiami opuszczonymi przez żołnierzy, przemknęli się, niepostrzeżeni przez ogród i pobiegli na wzgórze. Szczepan uciekający teraz jak mały chłopak coś mamrotał. Ciągnął za sobą pannę Salomeę. Za jednym z większych krzaków jałowca przycupnął jak lis. Towarzyszce kazał uczynić to samo. Wychyliwszy się z zakępy, patrzyli, co się dzieje. Poprzez bezlistne drzewa w świetle łagodnego poranka widzieli nad rzeką rzecz straszliwą. Słyszeli strzały, zwierzęce krzyki. Panna Mia przycichła. Ręce jej konwulsyjnie pochwyciły kłujące gałęzie jałowca. Ciało się zachwiało, omdlało. Szczepan cucił ją, wycierając skronie grudkami z czerniałego śniegu, który się jeszcze tajł w głębi szorstkiego krzaka. Tymczasem nad brzegiem rzeki Hubert Olbromski staczał swój ostatni chwalebny bój. Oficer dragonów nazwiskiem Wiesnicyn, ten sam, który był, rewidował niezdolski dwór i zapałał dziką miłością do panny Salomei, Ścigając z rozkazu swych władz od miejsca do miejsca dwóch komisarzy rządu narodowego, po śladach dopadł ich tutaj. Widział z ganku ucieczkę jednego z nich na koniu, należącym do dragońskiego oddziału. Miał rozkaz schwytać obydwu żywcem gdzieś na noclegu. Wykonał zlecenie z całą ścisłością. Przybył w sam czas. To też płonął od zawziętej rządzy, żeby przynajmniej drugiego pojmać. Pędząc za żołnierzami w dół kurzyce, wołał na cały głos. Trzymaj żywego, żywcem go brać, tylko żywcem. Nie was się strzelać. Rękami bierz, trzymaj, osaczyć. Olbromski słyszał ten rozkazujący krzyk, poczuł w sercu śmierć. Na sobie miał torbę ze wszystkimi dokumentami, z tysiącem sekretów rządu, ze wszystkim, co się dokonywało i dziać jeszcze mogło. Niósł w tej torbie jak gdyby serce walczącej Polski, w którym żywa pulsowała krew. Nie mógł tej torby ani nigdzie ukryć, ani w biegu porzucić, ani zniszczyć, gdyż pędziło za nim z dziesięciu żołnierzy. Olbrzymimi skokami uciekał. Przesadzał krzaki, zmurszałe płoty, rozmiękłe zagony, rów pełen jeszcze lodu. Dopadł łąk. Ujrzał jakoweś na błoniu zarośla. Tam gnał. oto to nagle przerażenie jak ogień zapaliło się w jego głowie. Niespodziewaną ujrzał przed sobą rzekę. Wezbrana po same górne brzegi od wiosennego roztopu i wylewu, pełna czarnej wijącej się wody, która bujnymi mknęła baniami, głęboka rzeka zamykała drogę półkolem w prawo, półkolem w lewo. Uderzył ucho niemy jej szum. Ukazał się. Z dziczałem oczom zbiega czarny jej wąż, jako przeklęta, szydząca moc, która przecina ostatni szlak ucieczki. Zmyliła się rozważna myśl, przepadł jedyny sposób ratunku. Ciemna rozpacz oślepiła oczy. Wtedy tajemnicza, skłębiona woda rozwarła swój czarny nurt, jakoby łono. Pojął, jęknął. Zdarł z ramienia rzemień i z rozmachem cisnął skórzaną torbę. Sekret ojczyzny w głębinę. Rzeka plusnęła na znak, ni to głuchą odpowiedź. Zawarła się, tysiącem zawinęła fal, skarb powierzony. Popłynęła w krętą prastarą, a wiecznie nową, daleką drogę. Westchnął. Widzieli ten jego ruch żołnierze. Dopadli go, osaczając ze wszech stron. Obrócił się do nich twarzą. Z tyłu biegł oficer Wiesnicyn, krzycząc swoje – Rękami brać! Żywego, nie wasz się ubić! Osaczaj! Olbromski wzmógł się nad duszy. Wzgardził długim więzieniem, konaniem na szubienicy. Przystanął. Pierwszemu z soldatów, który doń podbiegł, wypalił w łeb z pistoletu. Poderwał szablę, która trupowi z ręki wypadła i ciął z ramienia w szyję drugiego. Lewą ręką wyrwał z zapasa drugi pistolet i trupem położył nowego napastnika. Za sobą miał rzekę przed sobą siedmiu. Bronił się jak osaczony tygrys. Żołnierze, słysząc nieustanną oficerską komendę, żeby go brać żywego, prawie nie zażywali oręża. Szli nań kupą z gołymi rękami. Korzystając z tego rozkazu ciął z wysoka rąbał na odlew, sztychem przebijał i odskakiwał brzegiem, szukając dogodnego miejsca, gdzie by skoczyć w wodę i uchodzić na drugą stronę. Oficer spostrzegłszy, że trzech żołnierzy leży na ziemi, a reszta boryka się z tym jednym człowiekiem, rzucił się nań sam z gołą szablą. Olbromski zobaczył go za pierścieniem żołnierskim, krzyknął nań z pogarną, ty tchórzu! zakipiał w sobie ponury oficer, wiesnicyn. Skoczył sam w dragoński szereg z pałaszem w ręce, ażeby powstańcowi szable z ręki wytrącić. Trzasnęły w siebie klingi piorunowym strzeleniem. Raz. Dwa. Lewą dłonią ująwszy pistolet za lufę, Olbromski rozwalił głowę sołdatowi, który go w trakcie tej walki chciał chwycić za ręce. Pałaszem ciął w ramię oficera, zwalił między oczy żołnierza z prawej strony. Bierzna! ryknął oficer. Skoczyli, siekli młyńcem, uchodził. Wlókł ich za sobą, szarpał się w tłumie. Rozszalały dowódca dragonów, zajechał go szablą w kark, potem ciął w twarz. To rozpętało furję żołnierzy. Zapomnieli o rozkazie, rzucili się, rąbać osaczonego pałaszami w głowę, ścinać szyje ślepymi razami. Olbromski puścił broń z ręki, zachwiał się, potknął, rozłupali mu ciosami czaszkę, aż trysnął mózg i wywalił się na trawę. Siekli ręce, piersi i żebra, rąbali leżącemu brzuch nogi, dopóki zeń nie wyciekła wszystka krew. Spłynęła z jego żył, wsiąkła w pastwisko i napoiła rozmiękłą, chciwą wiosenną ziemię. Ponuro i wyniośle spojrzał nań ogromny czarny oficer wiesnicyn, chowając do pochwy utłuszczony pałasz, ociekający krwią. Zemścił się jako żołnierz, lecz źle wykonał zlecenie władzy. Rozkazał dragonom szukać natychmiast w rzece skórzanej torby buntownika. Lecz woda była głęboka na chłopa z górą. Lodowato zimna, pędziła wartkim popławem. Pierwszy z brzegu sołdat, który z zół buty rozebrał się i zanurzył w tej wodzie, zdrętwiał z zimna. To samo drugi i trzeci. Szukano tedy macając po dnie rzecznym, raz koło razu żardziami bezskutecznie. Oficer polecił zegnać wszystkich dorosłych chłopów ze wsi i przede wszystkim na rozkaz. Później z obietnicą sowitej nagrody, zlecił wszelkimi sposobami szukać skórzanej torby zarąbanego miatieżnika. Chłopi zbici w kupę nad brzegiem medytowali w kilkudziesięciu. Dużo, długo, szeroko radzili, udzielając sobie nawzajem i żołnierstwu nieomylnych wskazówek, mądrych uwag. Kłócili się zajadle o plany działania, przyskakując jedni do drugich z pięściami. Rzeka. Dopraszali się, łaski u naczelnika dragonów jest przepadzista. Doł w niej okropne, karpy głębokie, nad brzegami korzenie, kłody stare na dnie leżą od niepamiętnych czasów, co je po wodzie, Bóg wie skąd, w to miejsce przyniosły. Woda w niej wartka, zimna zła. Niektórzy na ochotnika zanurzali się po szyję, szli nurkiem wzdłuż brzegów, żeby niezłocznie wyskoczyć i uciekać do wsi, szczękając zębami, trzęsąc się z zimna. Inni przynosili saki i nimi przeszukiwali głębinę na znacznej w dół przestrzeni. Jeszcze inni sunęli od miejsca do miejsca, bobrując w wodzie tłukami i osenkami. Trwało to aż do południa nadaremnie. Nie wygadała rzeka powierzonego sekretu. Oficer Dragoński w złowieszczym usposobieniu wrócił z nadwody do dworu. Nakazał sołtysowi, żeby mu niezwłocznie dostarczył kilka podwód dla odwiezienia do miasta rannych żołnierzy. Miał dwa trupy, trzech ciężko rannych i dwulżej okaleczonych ludzi. Prócz tego utracił konia. Walczyło z nim dwóch powstańców pierwszorzędnego znaczenia, których miał rozkaz ująć żywcem. Jeden mu żywcem uszedł, a drugi został zabity, nie udzieliwszy o sobie żadnej wiadomości. Nade wszystko akty, które rozsiekany miał w ręku, przepadły utopione w rzece. Oficer był wstrząśnięty aż do granic rozpaczy zabronił chłopom pod najsroższą karą chować w ziemi ubitego buntownika kazał że ma tak zgnić jak tam leży na błoniu i żeby go w oczach całej wsi ptacy na sztuki roznieśli kiedy ranni zabici żołnierze złożeni zostali na wozach wysyłanych słomą i karawana podwód wolno odjechała dowódca rozkazał jednej grupie swoich podwładnych paść konie w stodole sianem a innej przeszukiwać dwór, dziedziniec, ogród, piwnice i najbliższe otoczenie folwarku. Czuł konieczność wywarcia na kimś swej wściekłości i wzięcia odwetu za tak fatalne niepowodzenie. Chciał mieć w ręku pannę, co w tym domu mieszkała, a której nigdzie wśród najdzikszych zdarzeń tego czasu nie mógł zapomnieć. Wszakże to ona ukrywała tutaj dwóch inspiratorów z przysiężenia. Posłania ich jako nieodparte dowody winy jeszcze w dużej stacji leżały. Groźny oficer przemierzał cały dwór, pusty najzupełniej, sam zaglądał w kryjówki, boczne izdebki, w sienie i na schody. Idąc tak, ze stancji do stancji znalazł się w wielkiej sali z gorzelnianymi statkami, a stamtąd wkroczył do następnego pokoju, gdzie ongi mieszkał legendarny Dominik. A skąd tego ranka wyskoczyli przez okno w ogród dwaj spiskowcy. Pokój był długi, bez mebli. Pobudzał niejako do tego, żeby w nim spacerować. Oficer wiesnicyn chciał być sam. Zaczął machinalnie, nie wiedząc o tym, zgoła wałęsać się z kąta w kąt. Zwaliły się na niego okrutne myśli i potworne uczucia. Ten pusty, zniszczony dom przypominał mu gniazdo rodzinne w głębi Rosji. Przygoda, która mu się dopiero co zdarzyła w pościgu i w walce z dwoma powstańcami. Ukazała w szczególnym świetle wszystkie zdarzenia tej wojny. Głucha mściwość, nie dająca się ugłaskać zgryzota, wynikająca z nieszczęśliwej miłości, nurtowała w tym wszystkim. Oficer czuł w sobie wzgardę do siebie. Tamten, obskoczony przez soldatów, stojąc w koszuli nad urwistym brzegiem, wołał słowo szarpiące jak razy knuta słowo rozjuszało paliło do kości. Trupem legł za to na pastwisku oddany wronom. Lecz to inne słowo drgnęło w pamięci i zakrakało. Zakrakało jak dzikie ptactwo nad trupem. Frazes z hercenowskiego artykułu ciśnięty rosyjskiej duszy ku obronie Polski. Idź stąd precz albo szarp jak kruk nasze trupy. Głęboki śmiech, jak gdyby czyjś śmiech zewnętrzny zachuczał w piersi. Kluj wronom nasze trupy. Nie były to wrazy, lecz jakby widok krwi ściekającej po nagim pałaszu. Treść ich zlepiła się ze wspomnieniem dokonanych zdarzeń. Zeschła w rudę jedno. Młody dragon, chodząc po izbie coś, przeklinał najstraszliwszymi wyzwiskami Moskwy. Szarpał się w sobie jak wilk na łańcuchu. Co pewien czas szlochał w głębi piersi, łzy nie roniąc z oczu. O tak niedawno. W kole młodych przyjaciół czytał sam wzniosłe inwektywy genialnego emigranta. Nie tylko brał je w serce, nie tylko nimi oddychał, lecz stał w szeregu tamtych. Teraz ogarnięty uczuciem powinności, jak kruk trupom wydziobywał oczy. Wiedział, że się w nim nie oprze nic tej powinności, którą w duszy rosyjskiej nitowały wieki na pniu pod katowskim toporem. I łkał Nagie ściany tego pokoju zdawały się nawiewać do serca rozpaczy, wpędzać w żyły jad śmierci. Było coś w tej izbie, co się wyśmiewało z samopewności dzikiej potęgi, z siły jej rozpętania, ze zdrowia ciał i z życia istot. Coś tu stowarzyszało się z człowiekiem, takie samo jak ona zgoła inne. Wałęsało się z nim w samotni tej nieistniejący cień, patrząc wygniłymi oczami truchła w jego żywe czucia, w mężną jego męczarnię, wyzywającą na rękę przeciwności. Kiedy jeździec oglądał się za siebie, widział tylko dawny pył i śmiecie podłogi, kurz grubą warstwą zalegający kąty, na którym niczyja od dawien dawna nie stanęła noga. Widok tego kurzu nie uspokajał, lecz podniecał. Oczy szukały na nim śladu stóp tego, co się w tym miejscu nie mógł, nie zdołał zwalczyć za życia i z życiem walczył po własnej śmierci. Oficer wiesnicym słyszał, był za dawniejszych bytności klechtę od Dominiku, teraz ją miał i czuł w sobie. Ogarnęła go tutaj i chwyciła nitto ramionami samowładna nuda życia, wstręt do czynów, które wykonywał i miał wykonać zrozumienie jałowości wszystkiego, co było w tej walce męstwem, tęgością charakteru, wojennym rozumem i świadomym czynem. Po tylu trudach i czynach puste miał ręce, a w sobie nie duszę czującą, lecz jakby wycie wilka w ostępie. Po męstwie, walce, pracy, niespaniu zajrzało mu w oczy moskiewskie pytanie – po co to wszystko? W trakcie, gdy tak defilował kąta w kąt gabinetu Dominika, usłyszał cichy, przyciągły jęk, nie wiedzieć skąd wychodzący. Zatrzymał się, nasłuchiwał. Jęk powtórzył się i trwał z nieznośną monotonią. Oficer spostrzegł, że ten głos płynie z sąsiedniej sali. Skradając się na palcach, przyszedł do jego źródła. Wsparłszy się na rękach o brzeg kadzi, gimnastycznym podźwignięciem uniósł swe ciało z ziemi i zajrzał do wnętrza wielkiego naczynia. Z jego dna patrzyły nań oczy powstańca goręce jak płomienie. Dragon siadł na brzegu obwodu kadzi, przerzucił nogi i zeskoczył do wnętrza. Zaśmiał się z grubiańską radością. Nareszcie coś znalazł, czym można będzie zdławić handrę, ściąć jednym zamachem łeb w wzburzeniu duszy. Wydobył z zapasa pistolet i skierował jego lufę między oczy leżącego. Kto jesteś? Spytał. Powstaniec, rzekł odrowąż. Skąd się tu wziął? Jestem ranny. Gdzie cię raniono? W bitwie. Jakie masz rany? Mam rany w biodrze od kuli. Kto cię tu ukrył? Książę milczał. Wiesnicyn pokiwał głową, zrozumiał. O czym mu przesłoniła zadymka wściekłości Spytał Ta panna ukryła cię tutaj? Książę milczał aresztujecie cię! Wrzasnął Wiesnicyn Po co? Zabij mnie Trzymasz w ręce nabity pistolet, jeśliś żołnierz Jeżeliś oficer Wystrzel Przecie umiecie rannych mordować Wiesnicyn Patrzył mu w oczy broń odwiedzioną, trzymając w obwisłej ręce. Było dlań odrażające to polskie męstwo. Mruknął. — Wstawaj, aresztuję cię. Gdy mnie stąd zabierzesz, umrę wam w drodze. W więzieniu nic nie powiem. Gdybym wyżył, jestem prosty żołnierz. — Wystrzel. — Postąpię, jak zechcę. — Jeżeli pan nie wystrzelisz, postąpisz jak tchórz. Milczeć. Gdybym mógł stanąć na nogach, zabiłbym cię jak psa, więc i ty mnie zabij jak psa. Jesteśmy śmiertelni wrogowie. Nie jesteś wrogiem godnym mnie, niewolniku. Nie ja już raz przestanę cierpieć o, o. Leż tutaj, kochanku, pięknej damy. Oficer stojąc nad tym człowiekiem zamyślił się, zadumał głęboko. Miałże podnieść rękę i wystrzelić między oczy tamtego? Miałże odejść? Jeszcze bardziej wzmogła się w nim zgryzota. Znowu ów śmiech. Odwrócił się ze wstrętem, uczepił brzegu kufy, dźwignął na rękach i wyskoczył na zewnątrz. Właśnie nadciągnęła partia żołnierzy, która ścigała była powstańca na koniu. Jeźdźcy wracali na rumakach schasanych, dymiących się, żółtą obwieszonych pianą, z niczym. Wachmistrz zdał raport, że buntownik na dragońskim kasztanie dopadł do lasu, skoczył w bok z drogi. Jak to wytropili, a później widocznie kluczował po mchach i trawach, bo już jego śladów nie mogli odnaleźć. Rozdzielili się i obławą idąc, przeszukali cały las na wylot. Zjeździwszy go w różnych kierunkach, nigdzie na trop nie trafili. Część żołnierzy, która czyniła poszukiwania panny, wróciła również z niczym. Pytano ludzi we wsi, śledzono i tropiono, lecz widać daleko uciekła. Oficer wysłuchiwał obydwu sprawozdań w posępnym milczeniu. Czuł wstręt do tego domu jaki się ma do starych grobowców. Wszystko mu było jedno: strzelić między płonące oczy powstańca, czy jechać dalej w dalekie lasy. Namyślał się, kazał okiełznać rumaki, zebrać się i siadać na koń, lecz jeszcze wciąż wałęsał się w ganku, czekał. Pragnął, żeby wróciła piękna panna, chciał zrobić jej podarunek, oświadczyć z owym śmiechem wewnętrznym, że składa w prezencie owego w kadzi. Widział go i nie zabił, nie zabrał ze sobą. Chciał w jej oczach zobaczyć błysk wdzięczności i wzruszenia, bladość strachu, róż wstydu, ludzkie spojrzenie. Nic nie wskazywało na to, żeby nadeszła, a przecie czekał z ufnością, znaną tylko rozkochanym duszą. Żołnierze z dawien dawna siedzieli na koniach, skoczył na swego, odjechał z zamkniętymi oczami, z nocą w duszy i niepojętym krzykiem w tej nocy. Nad wieczorem, gdy już oddział dragoński od paru godzin znikł w lasach, panna Salomea wróciła do domu w towarzystwie Szczepana ze swej kryjówki na górze. Pobiegli obydwoje do rannego, żeby go skadzie wyciągnąć i złożyć na posłaniu. Niezwłocznie też udali się nad rzekę. Ze zwłok Olbromskiego wypłynęło tyle krwi, że cały spłachać ziemią nasiąkł. Panna Salomea przysiadła przy zabitym. Nie mogła płakać. Człowiek, który wczoraj patrzał na nią rozumnymi i dobrymi oczyma, jedyny któremu by zawierzyła, leżał w postaci zeszpeconych szczątek. Nie rozumiała ani kolei zdarzeń, ani zależności wypadków od głębokich przyczyn. Ani tego straszliwego chaosu, który ją w sobie obracał jak młyńskie koło kropelkę wody. Nie wiedziała, że i ona sama jest maleńką przyczyną obrotu wielkiego koła. Nie mógł jej tego wszystkiego wytłumaczyć ojciec, prosty wierny żołnierz, ani ranny powstaniec, prosty entuzjasta, ani nikt z ludzi, przeciąganych przez ten dom, który się stał jak sień publiczna. Czuła, że jedni rzucili się w odmęt walki wskutek zaślepienia, które nie liczy i nie mierzy. Inni pochłonięci przez błędny rachunek, inni porwani przez wielki sen wolności, albo jej nadzieją, jeszcze inni z rozkazu, dla mody, idąc w stadzie, inni z tchórzostwa przed opinią. Ten jeden wczorajszy gość wiedział, co cały chaos znaczy. Mierzył jego siłę, badał kierunek i nastawiał go na jakąś sobie wiadomą drogę. On byłby jej wytłumaczył wszystko, byłby nauczył, co znaczą zdarzenia? Bo mądrość i sprawiedliwość świeciły się w jego oczach jak gwiazdy w nocy. Lecz oto ten właśnie leżał u jej nóg z głową rozciętą, z której goły pałasz wyłupał mózg. Nie mogła płakać. Dusiła się od czegoś, co zatkało gardziel. Kazała Szczepanowi, żeby przyniósł rydel i wykopał grób dla tego człowieka. Stary kucharz siedział na zgniłym pieńku wierzby i żółski be razowca którą był porzuconą, znalazł na stole w kuchni. Gdy powtarzała rozkaz ją mruczeć. — Będę tak kopał. — Nic ino to noś, dźwigaj, obsługuj. Brudy je ich wynoś. Teraz znowu kop. — Cicho, popatrz. — Będę tak na niego patrzał. — Szczepan. — Chce się takiemu gzić, to się gzi. Roboty dla nich na świecie nie ma, a temu znowu dół kop. — Cicho, cicho. Ja nie wrzeszczę, Nie robię co potrzeba. Jeśli jeszcze pan nie chce, to ja mu sama dół wyrobię. Ano, Rydel jest, stoi. Po chwili wstał ze swego pniaka i począł oglądać miejsce na małym wzgóreczku bliżej ogrodu. Pchnął Rydel nogą w miękką ziemię. Wykreślił nim na murawie miejsce na chłopa, plunął w garść i wziął się do kopania jamy. Pracował w milczeniu z najzupełniejszą obojętnością. Przez cały ten czas panna Brenicka siedziała w głowach zmarłego. Nie spostrzegła, że za węgłów stodoły, za drzew wysuwali się gospodarze wiejscy, baby i dzieci. Łączyli się w gromadki, szepczące pomiędzy sobą. Utworzyło się z nich koło ciekawych widzów. Szczepan wykopał niegłęboki grób. Zmierzch padał, gdy przyszedł. Ujął trupa za nogi i pociągnął do domu. Pana Salomea szła za zwłokami do grobu. Złożone zostały w wilgotnej, wodą podmokłej ziemi i prędko zasypane czarnymi bryłami. Wolno wracali, obdwoje ze Szczepanem do dworu. Było ciężko iść, było nudno i zimno w sercach. Patrzyli z odrazą na czarny dach nakrywający siedlisko niedoli. Niechętnie wkraczali w progi. Gdy weszli, pierwszą czynnością było uprzątnięcie dwu pościeli wczorajszych gości – które jeszcze w dużym pokoju leżały. Panna Salomea, świecąc sobie latarnią, zabrała się do roboty, lecz gdy się zbliżyła i dotknęła prześcieradę kołdr poduszek, przejęła ją awersja. Obydwie pościele pokryte były mnóstwem wszy. Przyniesione tu zostały z żydowskich zajazdów, z chłopskich tapczanów, z wyrobniczych legowisk. Ślad terania się polskich wodzów po norach polskiej nędzy. Wszy. Zostały żywe, gdy dwaj ludzie znikli jak cienie. Upłynęła połowa kwietnia. trwała wciąż nawracająca się zima, wreszcie zelżała. Z góry, za dworem, na której wciąż jeszcze taiły się w krzakach szmaty śniegu, spłynęły strumienie wiosenne. Wodne warkocze splatały się między sobą w ruczaje lśniące na słońcu i biegły przez piaszczyste pochyłości ogrodu. Zniszczone zostały płoty, parkany, klomby, drogi gracowane, a wiosenne wody brały w posiadanie stok góry, niepostrzeżenie czyniąc zeń pustkowie. Strumień nieznany dawniej biegł teraz przez środek i w ukos ogrodu kurzece. Tylko jeszcze dwór stał na jego drodze. Młoda trawa puściła się wszędzie. W tych czasach zdrowie powstańca zmieniło się na lepsze. W okolicy kolana przestrzelonej nogi Utworzył się olbrzymi wrzód i po kilku tygodniach pękł wreszcie pewnej nocy, jakby rozdarty od spazmatycznych krzyków rannego. Jakież było zdumienie trzech osób, gdy z wnętrza tego wrzodu wytoczyła się ołowiana kula. Po tym wypadku odrowąż przyszedł do siebie, choć był jeszcze bardzo wychudły i osłabiony. Rany w jego głowie i ciele pogoiły się. Rozdarcie pod okiem dobrze zarosło i żenica była zupełnie zdrowa. Gęste włosy osłoniły blizny rąbane na czaszce. Książę podnosił się z łóżka. Sam już kusztykał, gdy trzeba było uciekać i kryć się w stodole podczas przemarszów wojsk. Sam o kiju słaniał się po domu. Pewnego wiosennego dnia stali z panną Salomeą w oknie sypialni. Pupinetti śpiewał, przekrzywiając główkę, co zobaczył, że słońce tryska z zawiosennych obłoków, to coraz głośniej szczebiotał. Pod oknem na pustym dawniej gazonie puściła się jasna trawa, lśniąc w ogniach wiosny tysiącem młodych piór Wśród tego gazonu stała brzuska młodociana, wysmukła i w drzewo już przerastająca, lecz jeszcze wiotka i chuda Wątłe kłobuczki stulonych listków osypały jej pręty, czub i boki Poprzez tę szatę przezroczystą widać było wszystkie pręty i witki, każdy pęd i jego odnóżkę. Brzuska stała w wiosennej zasłonie jak anioł, który by z przelotnych spłynął obłoków i spoczął przez krótki czas na nieszczęśliwej ziemi. Ruczaje pędząc tu i tam w ogrodzie pozamulały dawne ścieżki, rozmyły granice, niszcząc wszystko, co na tej pochyłości zaznaczyła swego myśl i wola człowieka. Radość niezatrzymana i graszka rozkoszy bytu drgała w skrętach i splotach nagłych strumieni, co z zatłoczoną szybkością pędziły w nizinę. Jeden z takich przewijał się w poprzek dawnych alejek i zahaczał o gazon, na którym brzuska jaśniała. Zamulił tu trawę i rozpostarł na niej żółtą powłokę gliny obcej, przyniesionej z góry. Brzuska piła jego zimne wody i przedziwny uśmiech spływał z niej na strumień, łącząc oboje. Taki sam uśmiech zakwitł na ustach księcia Odrowąża i panny Brenickiej. Cieszyli się widokiem drzewka i bujnej wody. Od tylu tygodni w udręczeniu przeżytych swobodne tchnienie wesołości pierwszy raz z ich piersi wybiegło. Skończyła się wreszcie sroga zima, której okrucieństwo najgłębszą miarą odczuwania zmierzyli. Ciepłem znowu tchnął wiatr i żywotwórcze swe soki Puściła martwa ziemia. Ta zima miniona zdała się być jak przepaść pusta, pełna mroku, jako czas nie były. Przypatrywali się trawą, obłokom i podnieśli wzrok na siebie. — Czy też i Dominik widzi tę wiosnę? — zapytała panna Salomea. — Nie towarzysza, lecz raczej ogrodowej przestrzeni. — Żadnego Dominika nie ma — odpowiedział. — A zapewne nie ma. — Sama go tu widziałem. Sen, jak moja choroba. Pańska choroba to także sen? Zły sen. A ta kula, co z rany wypadła, to także sen? Prawda, chciałam pana o coś prosić. Mnie prosić? Choćby połowę królestwa. Na razie to tylko o tę kulę, ale za to całą. Niech mi ją pan daruje. Dobrze. Dziękuję. A cóż to pani będzie nią robiła? Cóż się? kulą robi, będę wojowała. Z kim? Mało to mam wrogów przed oczyma? Jacyż to są wrogowie. A już będę wyliczała, żeby wymienić chociaż jednego. Niedługo pan stąd zniknie, jak poznikało wszystko. Skoro będę znowu samiuteńka, jedna, i wyda mi się, że pan był sen, spojrzę sobie na tę kule i przekonam się, że pan to był naprawdę. Odrowąż zamilkł. Głowa jego bezsilnie wsparła się o futrynę, myślał. Tyle nieopisanych, odrażających cierpień zniósł w tej izdebce, w tym domu bezpańskim, jak Polska. A teraz na myśl, którą mu podsunięto, że trzeba stąd zniknąć, odejść, drapieżna boleść, stokroć gorsza niż wszystkie fizyczne, nowym, nieznanym narzędziem rozdarła mu serce. Z ukosa, nie odrywając głowy od futryny, spojrzał na pannę Salomeę. Po tylu trudach, niespaniach, biedach i prywacjach była przepysznie zdrowa. Pierwszy wiosenny wiatr, który jej przybladłych lic dopadł, pomalował je różem najsubtelniejszym. Ozdobił czoło i szyję lekką pozłotą. Zęby białe, jak najczystszy obłok kwietniowy, uśmiechały się w pąsowych usteczkach. Mówiła kiwając głową, już się żydy w karczmach zwiedziały, że we dworze ktoś jest. Rywka mnie ostrzegła: dojrzeli pana ludzie ze wsi, kiedy to się kusztykało do stodoły. Jestem przez pańską tutaj obecność skompromitowana. Politycznie? Nie tylko. Umknę do partii za dwa, trzy dni i wszystko się skończy. Proszę, jaki to pan wartki do umykania? A potrafi też wasza książęca mość chodzić prosto na nogach? Bo w klasztorze takiego wierszydełka: Pierwej aniżeli latać? Nauczcie się chodzić? Załam mnie pani przed chwilą wypędzała. O, z tym wypędzaniem. Myślę, co tu dalej robić. Z czym? Ze wszystkim. Nie rozumiem. A cóż tam panu porozumieniu? Był pan tutaj, a teraz wstanie i odejdzie. Ważniejsze przecie rzeczy są na głowie, niż to wszystko. Niż co? O, z dopytywaniem się znowu. — Nic tylko mnie wszyscy dopytują. A kto, a co, a jak, a kiedy, a jakim sposobem? — Zdecyduj. Przecie mnie to już mogło na śmierć zanudzić, nie? — Niechże też i książę pan odrobinkę poradzi. Wszystko, co mówiła panna Salomea, było jak zewnętrzne litery słów maskujące wnętrze duszy. Już od dawna czuła w sobie niepojętą zmianę. Nie była dawną osobą, przestała być wolną dziewczyną — wszystko niby to było normalne i w porządku, wszystko jak trzeba. Skrwawiony wojak przyszedł, doznał opieki i oddał się do ciężkiego obowiązku żołnierza. Cóż prostszego, a oto na myśl o tym, że on pójdzie, coś wstrętniejszego niż wszystkie przeżyte męczarnie, coś gorszego niż sama śmierć zaglądało w oczy. Panna Mija krążyła teraz wciąż w myślach że skoro tylko ten odrowąż przepadnie, trzeba będzie zrobić coś takiego, by przyspieszyć swą śmierć. Trzeba wymyślić jakąś sprawę, która by była sama przez się dostateczną przyczyną do zadania śmierci. Zostać znowu samej w tej pustce, schodzącym po niej cieniem, z głuchym, ponurym szczepanem. Czekać znowu po nocach na fenomeny tragedii, co się wciąż stawała? Nocnych najść, rewizji grubiaństw, widzenie tych przyszłych dni było po tysiąc kroć ochydniejsze, choć to tak trudno udowodnić od krótkiej śmierci. Żal było tylko ojca. Cóż będzie, gdy na swym zdrożonym koniu w nocy przybędzie w okno zastuka, a pustka mu odpowie. Pójdzie z powrotem i dla przegranej ojczystej sprawy, jak mężnie żył walecznie zginie to też pragnęła go pocieszyć, tym przynajmniej, żeby samej skończyć w sposób sercu jego miły, czyli śmierć ponieść. I śniły jej się piękne czyny, ponurym oświetlone urokiem. Widziała je, jak rzeczywistość zżyła się z nimi. Odrowąż w tym wszystkim jakby nie istniał. Kiedy niekiedy tylko przypominała sobie, że to będzie z jego powodu i wówczas, gdy on będzie nieobecny. Żywiła do niego... Za to wszystko raczej niechęć niż jakiekolwiek inne uczucie. Obarczała go najrozmaitszymi wyrzutami, a w obcowaniu z nim była zawsze szorstka i nieraz przykra. Ale za co w sekrecie, jakże bez miary lubiła na niego patrzeć, osobliwie gdy spał. Włosy miał długie, zwisające czarnymi pasmami jak przepyszne pióra. Rysy twarzy ostre i w jedyny sposób ocienione młodym zarostem. Już to od dawna, gdy znosił bóle fizyczne, męczyła się z nim, a raczej dziesięciokroć więcej za niego, dla odkupienia tych cierpień. Rany jego były w jej ciele i w duszy, w sercu i w snach. Ileż to snów przeniknęły, niby krwawe, bezkształtne zjawy, te głuche i ślepe rany. Widziała go wielokroć nagiego, i zachwycała się bezwstydną pięknością męskiej postaci. Gdy zagoiły się rany i w oczach piękniał, rosło tajemne w jej sercu nasienie tego uroku. W miarę powrotu do świadomości stawał się sobą, wracał do arystokratycznych upodobań, wstrętów, gustów, przyzwyczajeń, nałogów. Każdy z jego odruchów brała w siebie jako niewzruszony zakon. Lubiła co lubił, nienawidziła co mu sprawiało najlżejszą przykrość. Na to, żeby mu dogodzić, żeby sprostać jego książęcej potrzebie, nie mogła nic zaradzić, więc trwała w biernym wyczekiwaniu. Ale każdy jej krok, ruch, myśl, każde uczucie i zamiar były na jego skinienie dla jego dobra. Nie chciała, żeby o tym wiedział, wstydziła się jak śmiertelnego grzechu tych usposobień, kryła się z nimi przed nim i osłaniała je. Zewnętrzną szorstkością, ale też tym boleśnie łamała się i męczyła się w sobie. Dawniej spali w jednej zdepce, gdy noce nie były już tak zimne, wyniosła posłanie do dużej stacji. Dopóki nie miała w sobie tych szczególnych uczuć, mogła spać w tamtym pokoju obok rannego i nic sobie nie robić z opinii wszystkich ludzi, którzy by o tym wiedzieć mogli. Teraz, gdy poczuła ową niezdławioną, niezniszczalną obawę przed odejściem od Rowąża, Wstydziła się być z nim nocami razem. Wstydziła się nieobecnych i niewidzących ludzi, a nawet siebie samej. Co prawda zataiło się w niej pragnienie, żeby go całować w łagodne usta i w smutne cieniem zasnute oczy, częstokroć w nocy umyślnie przy jego łóżku zostawiała latarnię i skradając się na palcach z drugiego pokoju do drzwi sypialni patrzyła bez końca na te usta i na oczy zakryte powiekami. W tym topieniu oczu w jego ustach była rozkosz śmiertelna. Pocałunek nie był obcy jej wargom. Wychowana w domu, gdzie było wielu chłopców dorastających, kuzynów, krewniaków, gdzie trwał nieustanny zajazd gości, sąsiadów i znajomych, piękna panienka była przedmiotem ciągłej wszystkich pokusy. Nie miała możliwości odeprzeć wszelkiego rodzaju nagabywań i zalotów, a ulegając im, Sama zapoznawała się ze zdradziecką siłą powłóczystych spojrzeń, pierwszych powiewów upodobania, przyjemności zetknięć w ciemnym pokoju i gwałtownych całusów w lica i szyję, niby to wydartych i skradzionych, a właściwie dobrowolnie ofiarowanych. Nikt jednak z przelotnych szczęśliwców nie posiadał uczucia panny Mii. Była to raczej łobuzeria pięknej dziewczyny rozwydrzonej swym powodzeniem. Fuga surowej a bujnej natury. Pewien starszy już kuzyn, który przez czas dłuższy bawił w niezdołach, podobał jej się jako mężczyzna. Był bardziej niż inni elegancki, miły, a co najważniejsze przystojny. Tego odwiedzała nawet dwa razy w jego stancji gościnnej, ulegając prośbom. Pierwszy raz nie broniła mu pocałunków w swych rąk, drugi raz objęć w pół i całunków w policzki i szyję. Następnie jednak, gdy spostrzegła, że kuzyn darzy względami każdą przystojną białogłowę, żałowała swego afektu i z całej tej przygody wyniosła głęboką niechęć. O krewniaku, gdy wyjechał, zapomniała. Życie towarzyskie i stosunki płciowe na dworze niezdolskim nie odznaczały się subtelnością. Było to życie zamożnej szlachty bez poważniejszej ogłady. Rozmowy były dość trywialne, stosunki z płcią piękną, niemal ordynarne. To Toteż panna Salomea pochwytała mnóstwo najrozmaitszych wiadomości od służby, a głównie z rozmów męskich, które tyczyły się życia płciowego. Myśli jej stały na poziomie niezdolskim. Teraz dopiero w obcowaniu z księciem odrowążem spostrzegła coś innego. Wyjątkową miękkość traktowania, grzeczność, czystość, powściągliwość w słowie, pomimo że współżycie było tak bliskie. I z konieczności bezpośrednie. O jego stosunkach familijnych nic prawie nie wiedziała. W trakcie choroby, z okrzyków w bólach wydawanych, z gorączkowych wzmianek powzięła wiadomość, że ma matkę. Kiedy indziej w momencie przytomności, wspomniał, że kształcił się w Paryżu i że tam długo przebywał. Z rozmaitych wreszcie szczegółów wywnioskowała, że musiał być z bogatej sfery, a w powstaniu uczestniczył wbrew woli najbliższej rodziny. Te wszystkie okoliczności otoczyły go mgłą uroku, niezwalczonym zapachem powabu. Jeżeli się musiała wydalić z pokoiku, rekonwalescenta, ogarniała ją natychmiast niezwyciężona tęsknota. Skoro można było tam wejść, coś ją niosło jak wicher. Gdy teraz zaczął wracać do zdrowia, w ciele jej obudziły się jego siły. Wzmogły się także troski o bezpieczeństwo. Cała dusza pełna była zmian i wzruszeń niespodzianych ogni bijących z dna serca, a najczęściej bezmyślnego zatracenia. Tego wiosennego dnia wszystko stało się bliskie i jasne. Powiew zdawał się wydobywać słowa z ust ściśniętych nieście i dopowiadać dźwięki, których brakło wzduszonej piersi. Książę w pół leżąc na parapecie okna oparty o futrynę spoglądał w zniszczony ogród. Uśmiechnął się łagodnie mówiąc. Gdyby nie pani, to bym już leżał w tej mokrej ziemi. Wyrosłaby na mnie młoda trawa. Byłby z pana jaki taki pożytek, a tak to tylko zmartwienie. Zapewne. Przynajmniej koń moskiewski uskubałby mnie i spożył. A tak to rzeczywiście tylko zmartwienie. No ale przecie prosiłem nieraz, żeby mnie zgładzić nikt nie chciał, nawet dragoński porucznik. Widać pan jest przeznaczony do wyższego jakiegoś celu. Do celu wysokiego i z drewna? O, już swoje. Ciągłe wskazywanie na tę swoją bramę tryumfalną. Ja? A gdzież tam? Dopiero by się to różne księżniczki zapłakiwały, gdyby mogły wiedzieć, jak się pan w kadzi na sucho gotował. Szczęście, że się o tym nigdy nie dowiedzą, bo by się pan utopił w powodzi łez. Co ma wisieć, nie utonie. O, z tą szubienicą! Jakoś się pana śmierć nie ima, więc co będzie, to będzie, a szubienicy nie będzie. Jeżeli mnie pani będzie bronić zawsze od śmierci, to mi ona nic nie zrobi. Zawsze. To zawsze będzie trwało może dzień, dwa tydzień i drugi niecały? Jakże tu ratować, gdy pan zniknie? Jakoś mnie pani wciąż stąd słowami wypycha. To się wie. Taka już ze mnie niegościna gospodyni. W spiżarni pustka, zęby wbili w ścianę i a tu nieoczekiwany gość, w dodatku książę. Odrowąż podniósł ciężką głowę, odwrócił się i patrzył w inną stronę. Wiedziała dobrze, że ważkie łzy kapią z jego oczu na odrapany mur podokienny, co się ścisnęło za gardło. Własne nieopatrzne słowa weżnęły się w piersi jak zęby piły. To się uśmiechnęła złośliwie, to spoglądała nań bezradnie. Co począć sama nie wiedząc. I oto wbrew woli, gdy włosy nad czołem zdawały się ogniem zajmować od niezwalczanego wzruszenia, wsparła rękę na jego ramieniu. Położywszy zaś dłoń, uczuła, że jej oderwać nie może. Wstrząsnęła go z lekka za ramię. Nie odwracał głowy. Łzy wciąż kapały z jego oczu. Wtedy, nie panując nad sobą, podniosła drżącą rękę i zaczęła nią głaskać mulśniące, długie, czarne włosy. Uspakajała go jak dziecko szczęśliwe, łagodnie szepcąc, zalęknione ciche wyrazy. Wreszcie nachyliła się i, wszystka w uśmiech przeistoczona, poczęła całować jego białe czoło. Całowała je łagodnie, delikatnie, jak kwiat, którego niepodobna napatrzeć się ani nawąchać. Aż go wreszcie same usta przytulą do siebie. Z zapomnianą miłością prowadziła wargami po pasmach jego włosów. Nie odwracał głowy przez czas długi ani zdumiony, ani przejęty tym jej występkiem. Serce jego zatopione w głębokości smutku nie dziwiło się i nie rozradowało. Gdy podniósł oczy, wciąż jeszcze były pełne łez. Patrzał na nią przez te łzy. Bez ustanku napływającej szlochał o straszliwej doli kraju, o klęskach, których wspomnienie w lód krew ścina. Mówił jej, jakie były przewidywania siły i jak zawiodły. O wierze i nadziei, z których tylko rozpacz została. Przytuliła jego głowę do swojej i coś radosnego szeptała mu w oczy i w uszy. Nie mogliby wyznać. "Gdyż nie pamiętali, czy to były pocałunki, czy tylko słowa i spojrzenia. Dusze ich nawzajem znalazły się w sobie, pobrały i zakochane jedna w drugiej niosły się nad ziemią jak dwa wiosenne obłoki." Pewnej nocy wiosennej gwałtowna ulewa zdawała się zatapiać świat. Potoki deszczu dudniły po dachu i pluskały za okiennicami nagłucho zawartymi. W pokojach panowała Nieprzenikniona ciemność Panna Salomea od wielu godzin leżała bez snu Na swym posłaniu w dużym salonie Drzwi od odrowąża były przymknięte Gdyż zawsze teraz te drzwi idąc spać przywierała Wszystkie myśli nieszczęśliwe z miłości wyrosłe Rozpostarły się nad nią w tej nocy głuchej i potwornej Zdawało się, że krążą jak przeklęta czereda dookoła pościeli Że koślawe palce zapuszczają we włosy I wynoszą głowę ze snu co począć, co przedsięwziąć, jak wyjść ze sprzeczności i dać sobie radę, jakimże środkiem uśmierzyć niezwalczone cierpienia serca, zdusić szlochy i ciskanie się ślepe wewnętrznej potęgi bólu. Już w tej nocy tysiąc razy odważała się na rozmaite uczynki. Uciec z tym człowiekiem, zginąć z nim gdzieś w bitwie, w jakimś dzikim, zwierzęcym iście moskiewskim zdarzeniu? Skonać z nim razem tutaj! Lub gdzie indziej, byleby tylko samej w tym miejscu bez niego nie zostać. Jakże to będzie? Nie wiedzieć, dokąd poszedł i nie wiedzieć, co się z Nim stało? Przybył obcy człowieka stał się wszechwładną siłą, która w duszy rządzi i świat sobą napełnia? Teraz że czekać na wieść i nie doczekać się nigdy niczego? Żyć, gdy go nie będzie, skoro On jest życiem? Być w tym samym miejscu i wspominać każdą chwilę, przeżywać powtóre wszystkie wypadki. I nadaremnie czekać. Czekać na jakąś zbójecką wieść. Każda rzecz przestanie być sobą, stanie się obrazem albo wspomnieniem. Czy znowu dowiedzieć się, że gdzieś jest ocalał, ale jest z inną kobietą, mieszka tam i tam spostrzegała poprzez nocny mrok obcą twarz. Oczy kobiece w jego oczy wpatrzone i umierała od tego widoku w najgłębszej męczarni. Och, jakże znieść takie cierpienie! Porywała się tedy ze swego logowiska do jakiegoś dzieła, które by go jej dało. Przecie on jeszcze jest, tu, za przemkniętymi drzwiami. Zawołać go półgłosem i obudzi się. Odezwie się cichym, najsłodszym szeptem. Można go widzieć, dotknąć rękoma, mówić i słuchać. O radości, radości, przeżywała swoje szczęście, pieszcząc się nim jak matka dzieckiem. Kładła na sercu gorącym w płomieniach tę chwilę, która biegła i kołysała ją na łonie swym, błagając, żeby jak najdłużej, żeby nieskończenie ta chwila trwała. Lecz świadomość szczęścia wzniosła się jeszcze wyżej, i odsłoniła prawdę bezwzględną, że chwila upływa, dzień, noc przeminie, a następna doba to już może ostatnia. I znowu wybuchała podnieta. Co czynić? Jak znaleźć ratunek? Jak zacząć? Co zacząć? Na co się odważyć? Wspominała ojca i konało w niej serce. Patrzyła w tę miłość nieustraszoną źrenicą i przeważała ją po tysiąc tysiąckroć dokładną miarą swojej nowej nieszczęsnej miłości. Ta niepojęta dla wszystkich siła to nic. Stało się wszystkim i wszystko pochłonęło w sobie. Słyszała głosy o to, mija. Na tym skończyła. Zwyczajne pospolite rzeczy, ordynarne dzieje, puściła się z powstańcem, który do domu zaszedł. Nikt jej nie pilnował, więc skorzystała. Bezgraniczna, niezgłębiona męka, straszliwa moc miłości i ta siła sądu ludzkiego, co się w powyższych zawierała słowach. Jakieś okrucieństwo, jakiś szał ludzki. Płomienie biły na głowę i serce dziko wrzało. Szlochała w poduszkę. Więc cóż uczynić? Milczeć, zapomnieć. Jak to mają zazwyczaj nauczać starsze niewiasty? Porwała się ze swego miejsca z dziką rozpaczą. Wiedziała, że nie zapomni i że sobie rady nie da. Gdy przyjdą te dni, które w dalekim mroku widziała, udusi się w męczarni. To znaczy zapewne rozkaz milczeć, zapomnieć. Jakże zapomnieć o tej głowie, tych oczach, o temu śmiechu, o dźwięku jego wyrazów? Jakaż jest na to siła? Co jest za sposób, żeby zapomnieć? Wiedziała, że takiej siły nigdzie nie ma i że nic na świecie wydać jej z siebie nie może, bo jakże wyjąć z duszy cały jej świat, jak wyrwać wszystko co tym światem rządzi? Postanawiała znowu. Przedsięwzięcia dziwaczne, najbardziej nieprawdopodobne, wobec których przed chwilą mróz jej plecy przenikał, wydawały się naturalne i łatwe do wykonania. Lecz nim chwila minęła, wyrastał mur rzeczywistości. Zamykała się brama z prawej i brama z lewej strony, a głuche życia więzienie kładło na ręce kajdany. Cóż uczynić z miłością ojca? Podeptać, odepchnąć? Przyjedzie w nocy i nie zastanie. Szczepan go zawiadomi, że tak i tak, że zabili jej wrogowie, nie zgwałcili. Nie zabili jej wrogowie, nie zgwałcili przemocą żołdacy. Co by dla świętej sprawy z żołnierską mocą przebolał i Bogu oddał podsąd. Lecz ohydnie puściła się z powstańcem. Uciekła z nimi gdzieś się, wałęsa. I to miłość ojcowska głębokie naturalne uczucie jak oddech proste. Ukazało się jako złe, jako przemoc i tyrania. Rozpaczy, rozpaczy. Jakże to mogła zrozumieć w sobie, osądzić, jaką wszechmocą pokonać i skarać? Leciała do straszliwego zjawiska, żeby je szarpać i deptać, a nagłym tknięta wspomnieniem patrzyła w inną stronę. Ukazywały się cudne widoki. Pojechała z nim, ze swym małżonkiem, w dalekie obce, szczęśliwe kraje. Nie ma już tej ohydnej zbrodni, co się wśród nocy wałęsa po drogach, placach i domach, ziemi zdeptanej, kołace do okien i rozrywa ludzki sen. Nie ma już tortur, poniżenia i zgryz od wstydu, drgania kobiecej nagości pod okiem cudzoziemskich żołdaków. Wyciągnęła ręce w ciemność do szczęścia, które było za lekko przymkniętymi drzwiami. Lecz wyciągnięte ręce chwytał i załamywał los. Musiały się cofnąć. Siedząc na łóżku z głową nisko zwieszoną, z rozpuszczonymi włosami zatopiła w nich palce. A jak włosy palcami, tak samą myślą przebierała pasma i widoki swoich zagadnień: przelotne marzenie, szczęśliwy mrok uczuć, a omdlałość woli. Poniosły w kraj półjawy, gdzie takty nieprawdopodobne stają się dokonaniem. Widziała obce miasta, słoneczne krainy. Przesuwali się ludzie obcą gwarzącym mową. Nawijały się przygody niewiadome duszy, zagadnienia, o które jeszcze nigdy nie zahaczała myśl. Widziała twarze ludzi, kształty gmachów, barwy pól, aleje i zagaja drzew w słonecznej, wyśnionej stronie. Tamto daleko odbywała się wędrówka z jej księciem, panem. Nagle... W pośród tego półspania dał się słyszeć daleki w domu łoskot, jakby kto strzelił spalnej broni albo uderzył z mocą w puste naczynie. Potem nastała cisza tym głębsza i zupełniejsza. Włosy zjeżyły się na głowie. Trwoga wionęła przez zmartwiałe ciało. Natężona, pobudzony słuch powziął złudzenie nowego huku. Był ten drugi łoskot czy nie? Zapewne był, bo ciało po nim drży jak liść. Dominik. Jeszcze chwila i coś pokojem wionęło, jakby się drzwi do wielkiego salonu na rozcież, a bez otwarły. O Boże, stoi we drzwiach. Czarna postać, biała twarz. Zakryła dłońmi oczy, zwinała się w kłębek, wtuliła głowę w poduszkę, lecz widoku postaci nie mogła z oczu wytrącić. Lęk począł nią miotać. Coś pędziło z miejsca, uderzając w kości, gnąc żebra. Nie mogła, porwała się na nogi, przeraźliwie krzyknęła. Z zaprzymkniętych drzwi książę odezwał się raz i drugi. Szeptem pytał, co się stało. Czy to żołnierze we drzwiło mocą? Plusk deszczu zagłuszał jego słowa, a dudnienie ulewy po dachu przeszkadzało rozróżniać wyrazy. Nie wiedząc ze strachu, co się z nią dzieje, drżąc na całym ciele, panna Mia wysunęła się z pościeli i w bieliźnie szła przez ciemność patrząc rozwartymi oczyma we drzwi salonu, gdzie niemal na jawie widziała stojącą Dominika postać. Jeszcze zakrzyknęła i straciwszy rozsądek, dopadła drzwi odrowąża. Wskoczyła do tego pokoju, wszystka w ogniach przerażenia, szczękając zębami i skrzykiem. Dopiero tam, gdy stanęła obok łóżka powstańca, opamiętała się, co zrobiła. On wtedy... Dostrzegłszy białą jej postać w ciemności, wyciągnął ręce i trafił na zaciśnięte dłonie. Co się dzieje? pytał. Dominik wykrztusiła, nie mogąc ustać. Gdzie? Tam, za mną, ale nie ma nikogo. Stoi we drzwiach to złudzenie. Przecież rzucał już beczkami. Co się też pani wydaje? Pan nie słyszał? Dzieciństwo. Porozsychały się, stojąc w przewiewnej sali, a teraz od ulewy znowu nasiąkają wilgocią i trzaskają. Ale lepiej tak nie mówić. Gładził pieszczotliwie jej ręce, żeby ją uspokoić. Każde takie pogłaskanie w istocie uciszało wzburzenie, lecz zarazem tchnęło językami ognia. Chciała wydostać dłonie z jego rąk, lecz ich nie puszczał. Przeciwnie przyciągał, przygarniał je do siebie, do ust, do piersi. Tulił je do swej szyi, do czoła, gładził się nimi po twarzy. Nachyliła się, niepostrzeżenie, przyciągana przez niej, uczuła oddech na policzku. Nie mogła odejść, dźwignąć głowy. Niebiańskie zstąpiło szczęście, gdy ręce jego opasły ją poprzez bieliznę i pociągnęły bezsilną w to jego łoże. Radość niewysłowiona wytraciła docna rozum, pamięć, świadomość, odczuwanie ciemności, wzrok i słuch. Sama jedna zastąpiła wszystko. Z westchnieniem nienasyconej rozkoszy przytuliła się cała wzdłuż do tego człowieka, którego tak kochała. Na szept odpowiadała szeptem, na każdy pocałunek pocałunkiem, na każdą pieszczotę pieszczotą. Stała się jak niewiedząca fala morza, która tonie w innej fali, jak powiewny obłok, który się w inny obłok zamienia, jak gałązka drzewiny, co się posłusznie za wiatrem kołysze, nie wiedząc w jakim miejscu i czemu. Rozwiązały się wszystkie myśli, ustała trwoga przed rozstaniem, i straszliwe zagadki proste znalazły wytłumaczenie. Poczęła coś mówić o myślach, które ją prześladowały, gdy się sama jedna tarzała po łóżku w tamtym pokoju. Na pytanie, czemu od dawna nie przyszła, skoro się tak bardzo i martwiła tak głęboko, nie znalazła odpowiedzi, w istocie wydała się sobie głupia i tchórzliwa. Poznała tę chwilę swojego życia jako szczęście bez granic, bez miary, bez początku i końca. Oto ta chwila rozstrzygnęła wszystko. Podłożyła prześliczne ramiona pod głowę ukochaną, przygarnęła do siebie tego człowieka odebranego śmierci i kołysała go na czystym łonie, jak niedawno kołysała samą chwilę miłosnego szczęścia obcowania z Nim pod jednym dachem. Odrowąż, poczuwszy rękami jej twarde, jędrne ciało, dziewiczą piękność jej bioder, piersi, ramion i nóg, ogłuchł i oślepł. Stracił rozum i oszalał z rozkoszy. Zdawało mu się, że umiera. Istność jego zatonęła w niej i znikła jako odrębny byt. Wtulił się w nią i przeistoczył w samo szczęście. Pocałunki stawały się coraz bardziej nienasycone, bez końca ogniste. Krzyk radosny wymykał się z ust. Nazwy pieszczotliwe spadały na usta, na oczy, na piersi, na włosy. Deszcz bił w dach, zacinał w ściany, bulgotał. Za zawartymi okiennicami wśród ciemnej, nieprzeniknionej nocy. Zajechała nareszcie przed ganek żydowska parokonna bryka, a z głębi jej korzuszków wysiedli obydwoje państwo rudeccy. On sam został za dużą kaucją uwolniony z więzienia dzięki staraniom żony, ale był chory. Niby to chodziło o lasce, lecz wyglądał bardzo niedobrze i nic nie mówił. Pani rudecka. Była także nie do poznania zmieniona. Mało ich wszystko, co zastali, zdawało się interesować. Zasłano łóżko panu w jego dawniejszej kancelarii i bez zwłoki się położył. Pani obeszła z Salomeą izby i zakamarki domu. Spostrzegłszy obcego człowieka walkierzu swej wychowanicy, gospodyni domu nie wyraziła zdziwienia ani niechęci. Kiwała tylko głową zamyślona ponuro, gdy jej rozpowiadano, kto to jest i dlaczego tu leży. Dwa jej synowie przepadli w tym powstaniu. Jednego tak rozsiekano, że szczątków nie znalazła. Drugiego widziała w śmiertelnym gźle z trójkolorową kokardą pod szyją. Patrzała, jak go razem z towarzyszami broni bez spuszczono w pospólny dół. Trzeci syn był jeszcze kiedyś w polu, nie wiadomo żywy czy umarły, zdrów czy ranny. I cóż z tego, że gdy jej synowie włóczeni byli po ugorach zimowych, przez zdziczałe konie, nie znaleźli dachu nad głową, ani nawet trumiennych desek w tym kraju, za który ponieśli śmierć. Obcy człowiek doznawał w ich ojczystym domu opieki i wygody? Wszystko już było jedno jej sercu. Zamyśliła się, pokiwała głową i odeszła z tej izdebki. W tym czasie odrowąż znowu był popadł w chorobę. Pewnej nocy, na dwa tygodnie przed przyjazdem państwa, rywka pukaniem w okno dała znać, że wojsko idzie. Nim zdołano obudzić kucharza, dwór stał otoczony i książe boso i w bieliźnie musiał umykać boczną sionką w ogrody. Pobiegł na górę za folwarkiem i krył się w zaroślach, aż do odejścia żołnierskiej roty. Gdy go znaleziono nazajutrz rano był przemarznięty do szpiku kości i prawie nieprzytomny. Dostał silnej gorączki i popadł w ciężką chorobę, o której nie wiadomo było jaka jest, bo nie było lekarza, który by ją nazwał. Były dnie i noce, że z gorączki majaczył zdawało się, że zaraz umrze. Gdy obydwoje gospodarstwo wrócili do domu, choremu było już znacznie lepiej, ale jeszcze stan był zatrważający. Gorączka trzymała. Nic nie jedząc ani pijąc, chory szklanym wzrokiem patrzał w przestrzeń. Pan Rudecki, przetrwawszy bezsennie pierwszą noc w swym pokoju, wstał wcześnie następnego dnia. Mimo upomnień i protestów żony, ubrał się w grube buty, w dawniejsze swoje odzienie, i wyszedł z domu. Stąpiwszy z ganku, oglądał wszystko. Rozebrane płoty, ogród, który chwastem zarastał, ślady końskich postojów wokoło dworu, spalone budynki gospodarskie, co w postaci okopconych słupów straczały wśród zieleni. Zajrzał do pustej stajni, do pustych obór, pustych dołów kartoflanych. Przypatrywał się polom niezaoranym i niezasianym, i całej pustce, która te miejsca osiadła. Stał tak na gumnie z uwagą, rozglądając się wokoło, po czym wrócił do mieszkania. Ale znalazłszy się tutaj, gwałtownie zaniemógł. W złym stanie przeniesiono go na łóżko. Pani Rodecka poleciła Szczepanowi, żeby za jaką bądź cenę wynajął na wsi lub u Żydów parę koni i sprowadził z sąsiedniego miasteczka znanego Felczera, który miał wielką w całej okolicy sławę i praktykę. Nad wieczorem felczer, starozakonny w podeszłym wieku człowiek, przyjechał. Oglądał dziedzica niezdołów, badał stan rzeczy, cmokał ustami, zalecił spokój i przepisał rozmaite środki zaradcze. Na gorące prośby panny Salomei, obejrzał również powstańca, co uczynił w wielkim strachu i jeszcze większym sekrecie. Znalazł ciężką, niebezpieczną chorobę. Nie chciał wymienić jej nazwy. Zabronił rozmawiać z nieszczęśliwym księciem, zbliżać się do niego. Przestrzegał przed jakimkolwiek jego wzruszeniem, otwarcie mówiąc, że może go ono zabić. Wreszcie mądrzej i tajemniczo przewracając oczy, oświadczył, że jak Pan Bóg da, to obydwaj chorzy mogą jeszcze powrócić do zdrowia. On sam niewiele tu może poradzić, z tym odjechał. Pan Rudecki nie przeżył widoku, który nań czekał w niezdołach. Po trzech dniach zakończył życie. Pogrzeb jego był prosty i ubogi, odpowiedni do tego czasu i warunków. Gromada wiejska nie stawiła się. Tylko paru starszych włościan zajrzało do dworu popatrzeć na dziedzica, jakby z ciekawości, czy naprawdę umarł. Trumnę zbił wiejski majster, który zaopatrywał w to ostatnie schronienie sąsiadów wioskowych. Gdy zwłoki pana Rudeckiego wywieziono na cmentarz parafialny i pochowano... W domu niezdolskim nastały czasy jeszcze smutniejsze. Lały się nocne łzy wdowy i matki osierociałej, splątały się teraz w jedno niechęć do życia i potrzeba tego życia dla dzieci pozostałych, wstręt do jakiegokolwiek czynu i konieczność zabiegliwej czynności. Znowu szły koleją rewizje żołnierskie i postoje rozbitków powstańczych. Obok tego wszystkiego w głuchej pustyni żalu. Przewijało się wiekuiste złudzenie wędrówek, dominikowego cienia, który zdawał się ze wszystkiego natrząsać. Wdowa słyszała wciąż jego kroki, trzaskanie drzwiami, jego śmiech w pustym dalekim pokoju, za dziesiątymi drzwiami. Zdawało się jej, że tamten wciąż chichoce z radości, iż się tak wszystko zepsuło w tym dziedzictwie, w tym domu, w tym szczęściu. Jego męka, nuda życia i dzika śmierć wzięły odwet. Chadzał tedy nocami po pustym dworze, przesuwał się obok sprzętów, zaglądał przez szpary uchylonych drzwi, czatował za szafami, przypatrywał się wszystkiemu i chichotał do rozpuku. Zły cień niezdolskiego dworu. Nadszedł już piękny miesiąc maj, a Józef odrowąż nie powrócił jeszcze do zdrowia. Wiosenna zieloność okryła rany poszarpanej ziemi. Pióra, liście, szypułki. Pokrętne badyle i wielorakie odmiany barw osłoniły rany ziemi i zalecały się oczom ludzkim. Podobnie jak wsysały w siebie wilgoć i zgniliznę, tak samo barwami, kształtem i nieskończoną potęgą swego wzrostu chciały wessać w siebie cierpienie dusz, zniszczyć pamięć o tym, co już padło i umarło. Na dobro nowego życia rosło i bujało wszystko na stratę śmierci. Słowić śpiewał nocami nad wodą. W sąsiedztwie wzgórka, pod którym Hubert Olbromski znalazł schronienie. We dworze niezdolskim inne cokolwiek zaczęło się życie, pani Ludecka jeła godzić i przyjmować służbę, parobków, skupować inwentarz, zaprowadzać ład, pracę i rygor w gospodarstwie. Myślała już o odbudowaniu stodu, obór i spichlerza. Gotowano obiady i wieczerze. Szczepan stał znowu przy patelni, rondlach i saganach. Miał do dyspozycji popychadło, brudne dziewczysko, szturmaka, szarowania statków i skubania kurcząt. Krzyczał na nie dzikim głosem za wszystkie czasy i poszturkiwał je, odbijając w dwójnasób dawną kucharską bezwładzę. Stosownie do zastarzałego przyzwyczajenia gadał z ogniem, coś mu oświadczał, dowodził, kłócił się, twierdził i zaprzeczał. Nieraz widocznie ogień bardzo mu się sprzeciwiał, bo stary tupał krypciami i wygrażał mu pięścią. Czekano wciąż, że ojciec panny Salomei, stary pan Brynicki, rzeczywisty od wielu lat gospodarz w niezdołach, rządca całego majątku, niepostrzeżenie z partii wróci, obejmie władzę, zaprowadzi na nowo porządek, nastawi i w ruch puści cały ten wielki dawny zegar gospodarski. Czekano nadaremnie. Pewnego od przyszedł do dworu zdrożony wieśniak z odleglejszych stron, ze świętokrzyskich lasów, przynosząc wieść okropną. Ojciec panny Salomei już nie żył. Raniony w bitwie, kiedyś w górach, krył się ciężko chory po chałupach wieśniaczych w pobliżu klasztoru świętej Katarzyny, u dobrych ludzi pewnej leśnej wsi. Kurował się sam, jak mógł i umiał, starymi żołnierskimi sposobami, Przykładał różne maści na rany, pił odwar z ziół sobie wiadomych. Nadaremnie nadeszła chwila, kiedy pojął, że już koniec żywota. Uprosił tedy wieśniaka, który go u siebie krył i przechowywał, ażeby zaniósł wieść do córki. Napisał list. Na szorstkim i twardym skrawku siwego papieru, który w pochodach gdzieś zdybał w braku przyborów pisarskich, zaostrzywszy kozikiem ostatnią ołowianą kulę, która w torbie została, napisał do córki. Przedzgonne posłanie Bogu ją polecał I zacności krewniaków Z którymi tyle lat trud dzielił I chleb łamał Zaklinał, żeby strzegła dobrego imienia Żeby żyła I pracowała uczciwie O sobie donosił, że jest ciężko chory I nie sposób mu już teraz Z tego miejsca, gdzie pisze Ani się wydostać, ani kurować gdzie indziej Nogi odjęło W głowie huk, mrok w oczach Pisał także, że w duszy nie czuje dawnej mocy, a w sercu ma wielki smutek. W przypisku dodawał, że posyła drogiej córce Salomei ostatni grosz, jaki ma 47 złotych polskich. Raz jeszcze polecając, córeczkę mije Bogu, z którym w sercu umiera. Jemu, co niezmiennie czuwa nad światem. Żegnał ją i błogosławił. Włościanin, który list przyniósł, dodał ustnie, że ów starszy powstaniec Pomarł był wkrótce po napisaniu tego listu i nocą cichaczem pogrzebany jest przez wiejskich ludzi na starym cmentarzu kapliczki tej wsi górskiej w świętokrzyskich stronach. Chłop ów rozsupłał węzełek i uczciwie wyłożył na ławie ganku doręczone mu 47 złotych polskich. Opowiedział potem wiele szczegółów o ostatnich chwilach tego starszego powstańca. Człowiek ten był zgoła inny niż chłopi niezdolscy. Stał po stronie wiary, jako i wszystkie sąsiady we wsiach tamecznych. Głęboko się dziwował chłopom odgrażającym się na Polaków, których spotykał w drodze swej, gdy szedł w daleki pierwszy raz przemierzany świat, niosąc zlecenie. W jego bowiem okolicy ludzie wierzyli swoim i na Polską patrzyli stronę. Pomagali w przeprawach, ukrywali rannych, a nawet sami, co młodsi, a ognistrzego ducha, z partią chodzili. Obdarowany dziękczynieniem i nakarmiony, Poszedł nazad, gdyż trzeba było śpieszyć co prędzej w dużą drogę, a ścieżkami nieznanymi, mało uczęszczanymi wskroś lasów, żeby się z wojskiem nie zetknąć. Panna Salomea odprowadziła go parę wiorst miedzami pól ostatniego świadka bolesnego zwiastuna. Po rozstaniu patrzyła za nim długo. Długo. Za gońcem, co przyszedł do niej od ojca, a teraz szedł w to miejsce, gdzie on jest. Postać jego malała. Czyniła się podobna do ziemi, do zmierzchu. Gdy się oddalił i znikł, popadła w głęboką rozpacz. Zabiła ją na duszy ta wieść. Podwójnie, potrójnie, po tysiąc kroć wielkie było jej cierpienie, gdy zestawiła daty i przekonała się, że ojciec dogasał w samotności, wówczas kiedy ona oddała się kochankowi. Umierał w tym czasie, czy w pobliżu owej nocy niezapomnianej, kiedy ciężką niewolę nakładającą Wydawała jej się ojcowska miłość, zmartwiała, bez łez w oczach, biegła teraz rozkitłymi polami do tego domu. Krzyk boleści wydzierał się z jej ust i oto nagle, tym większą, straszliwszą, jedyną i bezgraniczną, zapałała do kochanka miłością.